Jakie straszne informacje przekazali Kate i William? Jakie przygnębiające słowa padły? Jako komentarz powiem, że chora księżna Kate i książę William postanowili wyrazić swój żal. Myśliwiec Spitfire rozbił się w pobliżu bazy lotniczej Raw-Koningsby. Pilot zginął na miejscu. Pałac Buckingham od jakiegoś czasu regularnie wydaje oświadczenia. Najpierw te dotyczące króla Karola i jego choroby, a później księżnej Kate, która nagle zniknęła z publicznego życia. Powodem tego również był rak, który zmusił żonę Williama do zrezygnowania z pełnienia obowiązków. W związku z takim obrotem spraw, gdy w mediach społecznościowych pojawia się jakieś oświadczenie od pary książęcej, fani podnoszą alarm. I choć właśnie pojawiła się kolejna informacja, nie dotyczy ona ani Kate, ani Williama. Księżna Kate i książę William dziś ze smutną informacją. W Wielkiej Brytanii doszło właśnie do tragicznego wypadku. Myśliwiec Spitfire, należący do eskadry zabytkowych brytyjskich samolotów z czasów II wojny, rozbił się w pobliżu bazy lotniczej RAF Koningsby, a niedługo potem potwierdzono, że pilot nie przeżył wypadku. Z wielkim smutkiem musimy potwierdzić śmierć pilota RAF w tragicznym wypadku w pobliżu RAF Koningsby napisało Ministerstwo Obrony. Pilot był jedyną podróżującą osobą. Kate i William składają kondolencje. Księżna Kate i książę William również zdecydowali się oddać hołd zmarłemu oraz złożyć kondolencje rodzinie. Na portalu X na ich profilu pojawił się specjalny wpis. Niezwykle smutno usłyszeć tę wiadomość. Dziś nasze myśli są z bliskimi pilota, lotem upamiętniającym bitwę o Anglię i całą rodziną RAF przekazano w mediach społecznościowych. Dziękuję, że jesteś, koniecznie subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.